Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, cóż, teraz nastąpił czas na drugą serię z Cywilizacji. Oczywiście ta poprzednia zakończyła się bardzo dziwacznie, więc cóż, spróbujemy zagrać troszkę na wyższym poziomie, teraz spróbujemy troszkę agresywniej zagrać, zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo to też dużo będzie warunkowała nam gra sama w sobie, więc cóż, wejdźmy do stworzenia gry. Może włączmy sobie teraz zaawansowane. Dajmy sobie na pewno króla na poziom. Graliśmy poprzednio na watażce i było żenująco prosto, więc teraz spróbujmy na królu w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mapę dajmy sobie może zwykłą, jeżeli chodzi o wielkość. Ja nie pamiętam, czy gram na dużej ostatnio, czy na, chyba na zwykłej. Więc to chyba resztę zostawiamy na standardach tutaj. Tutaj nie będę chyba zmieniał niczego, żadnych lepszych pozycji startowych. Tutaj dajemy losowych, oczywiście SI. I my spróbujemy, słuchajcie, myślałem o kilku frakcjach. Oczywiście najoczywistszą do zwycięstwa militarnego byłaby na pewno Tomyris, ale ona aż będzie za prosta chyba, bo jakby widziałem ją raz w akcji na jednym let's playu i zobaczcie, to działa w ten sposób, że lud ze stepów, druga jednostka lekkiej kawalerii lub łuczników konnych Saka po wyszkoleniu lekkiej kawalerii lub łuczników konnych Saka. To sprawia, że w dużej mierze jesteśmy w stanie srać tymi jednostkami wręcz w chory sposób. Stąd też chyba nie chciałbym się w to bawić, tym bardziej, że dosyć szybko dostają bardzo dobre jednostki. Jak widzicie, dostają jeszcze plus 5 siły bojowych do ataku uszkodzone, a gdy wyeliminują, jeszcze zyskują 50% żywotności. To jest po prostu powerhouse do miotania po prostu wrogami, więc to już by było chyba za łatwe. Takie odnoszę wrażenie. Znaczy zobaczymy, teraz to są słowa, a za 10 odcinków jak będę dostał w dupę, to będzie czemu nie grałem innym miastem. Więc spróbuję zagrać Fryderykiem Barbarossą. Dlaczego? Dlatego, że on ma według mnie ciekawy potencjał do rozbudowy militarnej, ale dlaczego to za moment powiem, więc może po prostu wejdźmy sobie do gry, słuchajcie, i przyjrzymy się już po prostu wewnątrz gry samej. Ten pierwszy odcinek też będzie miał taki bardziej charakter wprowadzający. Takie będzie gdzieś założenie. Co na pewno pod Fryderyka Barbarossę praktycznie połowę z jego perków nie będziemy używali pewnie nigdzie, tak mi się wydaje. Jeden plus z tego perka, dobra, to zaraz może, bo faktycznie niepotrzebnie gadam. Co trochę bardzo mi się podoba model Fryderyka Barbarossy. I spoko, że w końcu go dali, bo tak dotychczas kto był tam? Był Bismarck i był Fryderyk w czwartej. W piątej Niemcy mieli kogo? Bismarcka chyba tylko? Bismarcka i jeszcze kogoś mieli? Czy też mieli Fryderyka? Nie pamiętam, w czwórce był na pewno Fryderyk. O, widzę, że to już zwiesiło nas. Dobra, wejdźmy sobie, słuchajcie, tutaj. Zobaczmy przede wszystkim na start mapki, wrzućmy sobie wszystkie filtry. Z ikonkami dochodów łącznie. Czy to jest dobry start? Myślę. Mamy pustynię, co by zwiastowało szybkie piramidy potencjalne. Z drugiej strony zwiastowałoby też również nieużywany praktycznie przez całą grę tile. Jest sól w zasięgu 3, cytrusy w zasięgu 1. Ja bym zrobił tak. Będziemy w tym mieli tutaj dostęp, szybsze wzgórza będziemy mieli. Odpuszczamy sól na rzecz, wydaje mi się, że lepszej trochę produkcji. To jest dodatkowy zasób, to jest luksusowy zasób, tu jest luksusowy zasób. No, tak bym założył miasto. Odsuwamy się też troszkę oczywiście od pól zalewowych, ale wydaje mi się, że to będzie lepsze. Więc załóżmy miasto i przejdźmy do samej Civipedii. Zacznijmy tak, od perków samego Fryderyka. Więc pan Fryderyk sam sobie jako perk ma pierwszy jego perk, to jest Święty Cesarz Rzymski. Więc początek jest istotny, dodatkowa miejsce w ustroju na doktrynę wojskową. Tak jak mówię, jest to fajny potencjał. Plus 7 siły bojowe podczas walki z miastami państwami. Mech, rzadko się te państwa miasta zdobywa. Znaczy zobaczymy, może to wykorzystamy. Może. Imperialne wolne miasta. I to jest ciekawe, według mnie doktryna z bardzo fajnym potencjałem. Cecha umiejętność, przepraszam. Ma według mnie to niesamowity potencjał, ale chyba nie dzisiaj będę go wykorzystywał. Dlaczego? Dlatego, że chyba możemy robić tak, że dzielnice w mieście możemy budować chyba 4, 6, 5, 8, poczekajcie. I od limitu populacji one zależną. Poczekajcie, zobaczmy tutaj dzielnice. Halo. Dzielnice. Czy one są tutaj rozpisane? Nie ma czego rozpisane od ilu populacji. Wymagają określonego poziomu populacji. Nie, to niestety nie mam, ale chyba to jest 3, 5, 8. Jakoś tak, od populacji one są zależne. Upewnię się do następnego odcinka.
Co daje jego perk? Ano daje to, że moglibyśmy się zastanowić nad nasraniem ogromnej ilości małych miast, które budowałyby dwie w zasadzie dzielnice tylko, czyli dzielnicę biznesową oraz dzielnicę Hanzy. I gdybyśmy budowali wtedy miasta w bardzo bliskiej się odległości, nie zważając specjalnie na tile assignment tutaj gdzieś w okolicy, można by się wtedy zastanowić nad rozbudową w takim... No ja czy ten manewr zobaczyłem u Filfi Robota, to jest gracz multiplayerowy, więc pytanie, kto się by sprawdzał na singlu, nie wiem. Wówczas robiłoby się tak, że dzielnica robiłoby się w systemie takim diamentowym, czyli miasto stawiałoby się drugie tutaj i dzielnice budowałoby się albo tutaj i dzielnice robiłoby się... Tak, żeby się ze sobą stykały i później tutaj i w ten sposób, czyli każda dzielnica by ze sobą ograniczyła, dawałaby sobie bonus do produkcji. To ma jakiś sens, ale ja nie wiem, czy ja to wykorzystam, tak jak mówię, interesuje mnie bardziej, czy generalnie jakby fakt, że mogę robić jedną więcej dzielnicę, sam sobie jest przydatny. Dzielnica Hanzy jest o tyle fajna, że przede wszystkim jest ona o połowę tańsza, więc to jest na pewno duży Hanza. Hanzy, okej. Okay. Hanza jest przede wszystkim o połowę tańsza. I coś ona jeszcze nam dawała. Aha, wielki inżynier. Czym się różnicie? Dwa do produkcji, jeden. Dwa za sąsiadującą biznesową. Aha, czyli tu jest buścik stąd. Dwa do produkcji, jeden, a tu? Dwa do produkcji, jeden. Tak, czyli dostajemy boost za sąsiadującą biznesówkę obok. Nie dostajemy za kamieniołom. Okej? Okay? Rozumiem. Czyli one świetnie działają, Hanzy, w połączeniu z dzielnicami biznesowymi. To jest jakiś sposób rozumowania, na pewno, ale przede wszystkim są one o połowę tańsze jako dzielnice specjalne. I pozostaje nam ten ubot. Problem z ubotem jest taki, że jest późno. Jakby okej, okay, zastępują ten okręt podwodny. Czy on ma tańszy w produkcji, plus jeden zasięgu widzenia, plus 10 siły bojowej. Jakby spoko, ale chyba go nie poużywamy za dużo, bo jest on chyba za daleko. Dobra, zacznijmy rozchodzić się gdzieś tutaj w okolicy. Dobra, to jest jakiś, już ma potencjał przynajmniej. Jeśli chodzi o budowę w Aachen, zacznijmy oczywiście od skauta. Jeśli chodzi o przydział obywateli, czy to jest taki najlepszy przydział obywateli? No jest, no bo jednak przyrośnie nam populacja. Jeśli chodzi o rozbudowę, to potrzebujemy na pewno górnictwa, bo będziemy mieli mieć. Dobra, myślę, że możemy skończyć turę. To jest jakiś tam mały, ale plusik. Dobra, czyli tu mamy już morze. Pójdźmy wzdłuż rzeki, zobaczymy, co się będzie dalej znajdowało, a tym skautem polecimy tam. Taki będzie dziś początek. Dzisiejszy odcinek też będzie pewnie krótszy, bo też ja lubię robić taki pierwszy odcinek, też żebyście też mi dali znać, co tam sądzicie i w ogóle, więc nie wiem, czego nie zachowamy dzisiaj w duchu. Kurwa, już? Serio? Toście się pośpieszyli? To oznacza nie mniej, nie więcej, że będziemy mieli zaraz barbarzyńców na głowie, skoro tu już się scout przyszedł. Dosyć niedobrze. Jest wioseczka i są owce tutaj. To już widzę potencjał na drugie miasto od razu. Z bananem i z owcami nad rzeką. Zobaczymy, co nam da jeszcze wioska, bo to dużo zmieni. Jakby builder był na przykład, to wiecie, jest dużo, dużo fajniej wtedy. Tak, to ma kolosalny potencjał, to miejsce na miasto. Rzeka, owce, no, to będzie nasze pierwsze miasto chyba. Chyba, że znajdę coś jeszcze lepszego. Zobaczymy. Okej, jest i scout. Doświadczenie. Dobra, nieźle. Dobra, to nie jest złe. A jeśli chodzi o produkcję, zróbmy budowniczego, myślę. Zamiast pomnika, wiem, że pomnik był miły, ale zrobię budowniczego. Wojownik może awansować, na razie bym się wstrzymał z tym awansem, bo awansem możemy się leczyć, więc jeśli nie muszę, tego nie będę używał. Teraz scout. Co znaleźliśmy? O, jest miasto państwo już. Hong Kong. O, i plusik przy dzielnicy przemysłowej. No jak miło, a jaki masz specjałkę? Twoje miasta otrzyma plus 20% przy produkcji w projektach miast. Dobrze, że jesteś przemysłowy, ale poza tym to chyba nic specjalnego. Zbuduj dzielnicę świątynną, w porządku. Przedstawiciel Hongkongu, wojownicy mogą awansować. Okej. Okay. To miło. Jest i górnictwo. Dobrze. Ty idź tędy. Przyspieszyliśmy handel zagraniczny, bo znaleźliśmy nowy kontynent. Jest i obóz barbarzyński, w którym się łupiecie. Ja bym spróbował to przechwycić jeszcze. Pełną wioskę oraz znaleźliśmy nowy kontynent. Aha, tu już się zaczyna nowy kontynent. Ja nie rozumiem mechaniki kontynentów tutaj. Skąd one wynikają i dlaczego? Jakby to jest dla mnie gdzieś dalekie. Cudu natury jeszcze nie znaleźliśmy. Hodowla
przyda się. Garncarstwo zawsze się przydaje praktycznie. Daje też możliwość spożytkowania pszenicy i ryżu. Aha, czyli zjedzenia. No, ale to tak czy siak, spichlerz jest zwykle miłą rzeczą. Chciałbym znaleźć jakiś cud natury, nie ukrywam. Byłoby to bardzo miłe. Dobra, iść tędy. I tam potem. Ty, kumplu, pójdziesz w tę stronę jeszcze. Tu jest bydło, tu jest kolejna miedź, ale ona raczej ją wciągnie. Hong Kong. Tu jest kolejna rzeka. Ciekawe. Tam jeszcze będę musiał pójść i zobaczyć, co tam się znajduje. Chciałbym natrafić na jakieś inne cywilizacje, mimo wszystko. 40 golda, to dobrze. Następna tura. Wojownikiem staram, będę się starał raczej krążyć gdzieś tutaj, wiecie, w obrębie chociaż miasta. O! Mwemba Anzinga. Cześć, ziomku. Tak, skorzystamy z waszej gościnności. Jest im ban za Kongo i mam przyspieszone pismo. Jest bardzo blisko nas. Ma bardzo fajną strategiczną pozycję, to mu trzeba przyznać. A to mamy chyba naszego pierwszego wroga. Chyba się udało go zlokalizować. Ci się upizgają z barbarzyńcami cały czas. Wprowadzenie w ramach. Jest nowy ustrój. Okej, tutaj zaczniemy oczywiście. Mamy dwa wojskowe, bo jesteśmy Niemcami, więc to akurat miłe. I zaczniemy od króla Boga, bo może dzięki temu zrobimy sobie chociaż panteonik. Więc idźmy w tę stronę. Wybierzmy sobie ideę. Mamy handel zagraniczny, więc skorzystajmy. To jest akurat kiepskie, to bardziej lubię, rzemiosło, ale to trzeba ulepszyć trzy pola, a zaraz to zrobimy. Wiesz co? Czy ja ulepszę te trzy pola? Górnictwo, farma, farma. Dobra, ulepszę. Więc idź w tę stronę. Byłoby miło was dojechać. O, masz dla mnie fufu. Dzięki, mordo. Tak się potem nie będziemy lubili, więc ja się... A, już zajechaliście. Szkoda. To ty wrócisz tam, co by nas ten scout nie zabrał nam chyba naszego budowniczego. Oddajmy turę. Troszkę rozhulamy tutaj produkcję. Teraz już oczywiście zrobimy sobie pomnik, ale zacznijmy od jednak... Okej, jest to przeskakiwanie moje ulubione. To też zdaje się być przyjemnym miejscem miasta. To idź od razu tutaj, zrobisz farmę i zrobisz farmę. Tak zrobimy. To nam da jakiś przynajmniej buścik do produkcji, chociaż jakikolwiek. Jest spichlerz. Dostaliśmy przyspieszenie do pisma, więc jak najbardziej lecimy. Żeby zrobić to, potrzebuję mieć trzy wyspecjalizowane... Nie, ja potrzebuję mieć... Halo, termin, trzy kopalnie aż, dużo. Ty, kumplu, pójdź tędy. Ty zaraz zrobisz to. Przejdź na drugą stronę. Jest i Brukselka. Wielkiego proroka chcecie. Też przemysłowa. I 15% przy produkcji cudów. Pamiętacie, jak ostatnio jojczyłem, że szkoda, że nie mamy dostęp? Kopalnia i przyspieszyliśmy wiedzę około, bo zaczęliśmy wydobyć się zasobu. Wielkiego proroka i przedstawiciel z Brukseli. Dobra, w porządku. Śmigajmy tutaj naokoło. Cud natury. Królestwo za cud natury. Potrzebujemy teraz go. Ty pójdziesz też teraz tutaj, a później pójdziesz przez rzekę. Ty lecisz tu i tu idź. Dobrze. Żaden problem dla mnie. To jest też potencjalnie miejsce na miasto. W miarę. Ale to jest najfajniejsze póki co. Jeśli mówimy o takim naprawdę dobrym mieście, jeżeli chodzi o jakieś tam jego walory produkcyjne. Zbuduj farmę. O, obóz. Myślę, że tu nie przyjść warriorem jednak w takim razie. I tego obozu się nie pozbyć. Skończmy turę. Tędy nie przejdziesz, więc zrób tu. I tu w górę. Teraz builder, idziesz tam jeszcze. Skipnij tutaj turę, bo może on zaatakuje, ja wtedy go dojadę. I ci przejmę wtedy obozik. Nie, nie chcę się w to bawić, widzę. Tu mam poważną wygraną. To skorzystam, bo dostaję podwójne doświadczenie, więc warto chyba skorzystać z takich rzeczy. Idź tędy. I spróbujemy przejść jeszcze tutaj. Jest i pomnik, i jest i farma. I mamy przyspieszone rzemiosło, i mamy przyspieszoną irygację. A to bardzo dobrze, bo to mi sprawi, że będę mógł mieć zasób luksusowy. Super. Kończmy turę. Wybornie. Wybierzmy produkcję w Aachen zaraz, tylko na razie Fortify Until Healed. Teraz tutaj osadnicy. Nie ma co czekać i róbmy następne miasto. Musimy się jak najszybciej rozhulać. Zaraz wojsko będziemy musieli zrobić. Jak najszybciej. Potem musimy zacząć trzaskać żołnierzy. O, dojechali akurat. Kontynuuj. Zdobyliśmy niedawno... Pisanie to dzieje. Konie już są. Pozytywna strona handlu. To bardzo, bardzo niedobrze, że już macie konnicę obok mnie, bo ja jestem absolutnie w dupie. Absolutnie. Wojownicy. Jest i zwiadowca, wybierz badania. Koło, tak, bardzo się przyda, będziemy mogli robić wyrydwane, one nie wymagają na szczęście chyba konnicy. Chyba.
zbuduj pastwisko. No prędko tego nie zrobię. Wybierz mi ideę. Rzemiosło. Niechaj będzie. No, niedobrze. Konnica mi zaraz... Ocie w dupę. Dostępny jest awans, powiadacie. A mogę coś kupić? Kup przedmiot za złoto. Prosarze. Por favor. Znaczy się już nie pierdolą, widzę w tańcu, co? Ci barbarzyńcy na tym poziomie trudności, z tego co widzę. Jest poziom, weź go. Wzgórza. Ten wojownik ma chyba poziom. Zacznijmy od ciebie, procarz. Szczelaj tu. Chyba będą wszystko poniszczone zaraz tutaj. Wojownik, awansuj. Plusik. Strzelaj w tego. Przyspieszyliśmy ucznictwo. Chodźcie z skautem. Ci nie mają ruchu. Skończmy turę. Tu idź. I zaatakuj go. Zaatakujmy od ciebie. Koni łucznicy niechaj dojechani zostaną. Obróbka brązu została zrobiona. Możesz go zaatakować, ale staniesz tutaj i spróbujesz go wylurować na ten atak. A my róbmy dalej tutaj spichlerz. Teraz wojownik, idź w tę stronę. Trochę... Nie, jest okej z hajsem. Z wiarą też jest w porządku. Jest rzemiosło. 30 do produkcji budowniczych. Nie, jeszcze go nie będę korzystał. To bym zmienił na to. Co byśmy tych jednostek robili faktycznie więcej. Ty szczel. Jest awans dostępny. Ty przejdź tu. Ty pójdź tu. Ty pójdź tu. Dobra, wybierzmy ideę. Nie mam żadnego przyspieszenia. Do 6 się nie rozwinę, może mistycyzm, może panteon zrobię. To jest niepotrzebne. Wczesne imperium by mi się przydało, tak czy nie? Nie. Utrzymanie jednostek możemy zwiększyć i plus do produkcji cudów. Jeden emisariusz za to jest. Wolę tradycję wojskową. Następna tura. Dziwo nas, jakby co mnie dziwi, że nie zostałem praktycznie, nic mi nie splądrowali, nie? Nie macie takiego wrażenia? Dobra. Scout, idź tędy. Idź tędy. Kto dostał poziom? Procarze. Dobra, to wiem. Procarze mogą awansować. Wiem. Więc was teraz awansujmy przeciwko jednostkom lądowym. Pójdźmy w tę stronę. Może go zaatakować. Absolutnie nie widzę w tym problemu. Ty idź tutaj. Procarz się niestety awansował. I tu już mi się od razu potwierają oczka na drugą lokację do założenia miasta. Bo jej będzie i sól, i cytrusy, i pszenica. Więc to jest bardzo dobre miejsce, jak i to jest bardzo dobre miejsce. Więc fajnie, możemy zrobić kilka miasteczek tutaj. Myślę o jakimś strategicznym mieście tutaj. Takim bardziej, powiedzmy, szachującym trochę Banza Kongo. Ale tak jak mówiłem wam na początku. Teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie zakończyli. Zrobili krótszy odcinek. Poczekam na wasze sugestie, komentarze, informacje od was i tyle. Więc ja bym Ignacy, byście wy. A to, moi drodzy, była Cywilizacja 6. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.